Kończyła się walka na macie centralnej. Kategoria walkowa 76 kg. Pierwsze miejsce zwycięzcą tej walki został Adam Wodoaker z Piotrku. Adam, gratulacje. Zdobyłeś złoty medal Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS. Jak ci się walczyło dzisiaj w finale? Dzisiaj dość łatwa walka. No nie wiem, czy łatwa. No trochę powiem, zmęczyłem się. No, nie rozgrzałem się zbyt dobrze. Czyli zmęczyłem się, ale dałem radę. A walki eliminacyjne jak poszły? No, pierwsze dwie walki to jest takie średnie, nie były trudne, ale o wejście do finału z tym chłopakiem z kartów, no trochę się myśli. Ty pierwsze swoje kroki na zapaśniczej macie stawiałeś w Koszkowicach, maleńkich Koszkowicach. Jesteś przykładem na to, że właśnie z takich małych miejscowości można później zdobywać, zawodnicy z takich małych miejscowości mogą zdobywać medale Mistrzostw Polski. No tak, no ale mogę powiedzieć, że dzięki Łukaszowi, trenerowi Łukaszowi Andrzejskiemu zawdzięczam te sukcesy, bo on od niego się wszystkiego nauczył. On mnie wszystkiego nauczył i dzięki niemu takie sukcesy teraz radę. Jakie plany na ten rok jeszcze? No teraz najważniejsze, początek lipca, Mistrzostwa Polski. A jak trafiłeś do zapasów? No właśnie, dlaczego zapasy? Jak skończyłem podstawkę, przyszedłem do gimnazjum, no i Tomek Stolarski, kolega z klubowy, namówił mnie, żebym na trening, no i przyszedłem, no i tak już zostało. Pechem na zawody, robiły się miejsca i także zostało zapasy.